idę wstała pojeść. Sąsiadów to pojeść. A teraz? Kuźma, bezrobotni wysyłają. Alkohol. To jest życie. Piwy F-16. A nie F-16. Nie dodaj, bo nie pijemy, kurwa, tego. Nie, to głupota. No. Ale. Drogie piwo. I Gerard. Cicho. Ja to mieszkam 52 lata i normalnie wydaję. Za 600 zł renty żyć. Tak opłacić mieszkanie, to wszystko, to z czego? No nie ma. Ale nie, to jest... Godej, bo to jest twoje życie. Godej. No nie ma koncepcji w ogóle. Panie, robiły kurde 30 lat na kopalnie i co mu nic. Prawie się. Naprawdę... Jak byłby miły, tu jest inna wegetacja. Tu na tym obszarze, jak tu jest. No, to jest wegetacja. Bo nie będzie tak. A na wódkę macie? No mamy! A widzisz, każdy kurde lepiej ma na wódkę. No, bo tak powiedzą, kurwa, we Warszawie powiedzą, a na wódkę mają? Na Śląsku? Na Śląsku? Tak, na Śląsku mają, na wódkę mają. Chodźmy na ten biegą. Burgały kaszki. Jasne. Prowadź drużynę. Ja mam lat jedną, gdzie ty cztery. Oni tylko pieniądze mają na jeden dzień, jak dostawają z tego mopsu, przepijają. Na drugi dzień się śmieje, z tej bili się śmieje, pani. Otworzy lodówkę i się śmieje. Na Tymurku posiedzi se, dostanie pieniążki dzisiaj na przykład. Posiedzi se do godziny 12 w nocy i się śmieje. Rano wstanie, ma złotówkę, z nim się śmieje. Przedzia ten złom, tam przedają takie coś różne, puszki, nie puszki. Przepije, z nim się śmieje. To takie ludzie są śmieszne po prostu. Ja tę kurtkę spalę. No ja wiem, ale spalę tę kurtkę, bo i tak mi jest już niepotrzebna. Bardzo zimno. Ale się palić. Ona ma wszystko chore. Serce. Chodzić nie może. Czy ma przepukliny, to ten żół ma taki ogromny. Ona sama jest biedna. Tyle mu, że się razem wspomagał. To u niej śpia, bo ja umiem, w domu nie umiał spać. Strasznie miałam życie. Pierwszego męża mi zabili. A drugim się powiesił. To z moim pierwszym mężem nie było najlepiej. Się urodził pierwszy syn, tak on zaczął pić. Mówię, może jak będzie drugie dziecko, będzie inaczej. Nie. To było jeszcze gorzej. No, a mojego Andrzeja poznałam, mając małe dzieci jeszcze. Ile miał? 7 lat, Daniel miał 6 lat. On mi cały prąd spłacił, on mi gaz spłacił, on mi mieszkanie spłacił. Wszystko, dzieci miały wszystko, co chciały. I one były szczęśliwe, ja byłam szczęśliwa. A zresztą one po pół roku może ten starszy już zaczął mu wydać tata. Nie był jak tylko tata. Także bardzo mi go szkoda. Wczoraj byłam na cmentarzu. Zaświecić. A co by się dalej, to nie wiem.
Jutro idę się zarejestrować na urząd pracy, no a potem do tej opieki muszę iść. Nie? Muszę ją będę żyła. Na razie mi dziadek pomaga. To tam mi daje jedzenie, to tam 10 zł, to mi daje, to sobie kupi. A teraz jeszcze buty mi się zepsuły, a mam ostatnie. Też nie będę miała nawet w czym chodzić, mam tylko klapki takie lepsze. Tak, matka, to u góry zawsze ja sprzątam. Tu dywanik, tam stoliczek, dwa krzesełka, zawsze żeśmy sobie siedzieli. Nasz papier zmarł, to była najlepsza klatka, jaka mogła być. Całą lamperię ja wyszorowałam, wszystko ja zrobiłam. A teraz już tu nic nie zrobię. Ja nawet nie idę do góry na stryk, żeby tam powiesić pranie. Wszystko w domu wieszam. A co przechodzę, idę od Anety do domu, to nawet nie patrzę w tamtą stronę, bo go cały czas widzę. No tak, ale był pijany, jak się powiesił. Codziennie piło, codziennie, nie było dnia, żeby nie pił. No ja nie wiem, z czego to. Sam bez paczy, albo z czego, nie wiem. Ale lubię sobie popijać, lubię zarabiać. No nie był taki biedny. Coś z towarami jeździł, takim ciągle, bo chyba miał głowę. No, a tutaj co? Myślę, może się ułoży. No jak na razie to nic. Ja to bym najwięcej bym chciała iść do pracy gdzieś na 12 godzin, o, żeby mieć non-stop ruch, żeby nie siedzieć, nie myśleć. To było najlepsze wyjście z sytuacji. Dwudziestego pierwszego mam urodziny, 45 lat, ale już też jestem schorowana. Starzecznie to jest. Tu mówią dzielnica cudów, Cynkowa jest też dzielnica cudów. Ale wydaje mi się, że Cynkowa jest lepszą ulicą, tam bardziej ludzie są zgrani. A tu nie, tu każdy patrzy na siebie jak na wroga. Po prostu. Duszno, tak? Słuchaj, no a znasz się moja Małgosia dobrze? Znałam pani córkę, pani zięcia jako taką, jako sąsiadów. No. Nieraz przyszli, porozmawialiśmy, czy tego. No nie powiem. Nieraz żeśmy sobie też wypili. Nie powiem. I wódka dla ludzi, no, dajcie tak. Spokój. Kto wypije, jak nie rozrabia, to jest wszystko tak okej. Okay. Nieraz Małgosia, zrobiłaś tam jakiegoś skrętaja, a rzucisz mi. Andrzej mówi, nie rzucę ci. Ja mówię, Jezus, ty Gargamelu. Mówi, dobra, już za ciebie to no, już ci rzucę. No tak, dobra, no. Mówi, to ci rzucę. Ja mówię, Bóg ci zapłać, dobry człowieku. Tyś za chwilę, nie minęło dwa tygodnie,